Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wstaliśmy rano, kolejna seria budzika. Więc tak, Maryja dzisiaj mówi: wielbi dusza moja Pana. Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryja niesamowicie podnosi nam poziom ewangelizacji. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy o Bogu, a Maryja nie tylko mówi o Bogu, ale rodzi Boga. To jest głębsze. I do tego jesteśmy zaproszeni. Dlaczego? Dlatego, że Jezusa nie będzie 24-25 grudnia więcej w tabernakulum, w kościele. Nie zmieści się tam. Jeśli Jezusa będzie odrobinę więcej, to dzięki Twojej i mojej decyzji, że ja chcę Go rodzić w sobie, tak jak Maryja, która zgadza się na to, żeby rodzić Chrystusa. Więc jest taka modlitwa z IV wieku. Chrystus nie ma innych rąk, ma tylko Twoje i moje ręce, żeby dobro dać tym, którzy potrzebują tego dobra. Ta modlitwa mówi: Chrystus nie ma innych ust, ma Twoje i moje usta, żebyśmy mogli dobrem dzielić się z tymi, którzy tego dobra potrzebują. Chrystus nie ma innych nóg, ma tylko Twoje i moje nogi, żebyśmy może odwiedzili kogoś, o kim trzeba pamiętać, żeby go odwiedzić. Chrystus nie ma innych uszu, może to jest Twoje i moje uszy, żeby wysłuchać kogoś. Do czego zachęcam? Zachęcam do tego, żeby tę osobę, którą spotkasz dzisiaj, za chwilę, może w domu przy śniadaniu, może w pracy, może sąsiada, kogokolwiek, żebyśmy traktowali jak Jezusa Chrystusa. Czyli żebyśmy umieli zatrzymać się przy Nim, zauważyć Go, wysłuchać, docenić, ucieszyć się z Nim, bo w tej osobie Jezus chce przychodzić. Więc zachęcam i zapraszam, żebyśmy dzisiaj my, naszym słowem, naszym czynem, naszym gestem, naszym zachowaniem, naszym czasem, rodzili Chrystusa. Wtedy Boże Narodzenie nie będzie tylko 25 grudnia, ale będzie i w styczniu, i w lutym, i w marcu.